Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Ghost of Tsushima Legendy wraz z Kaftanem. To opowieść o mrocznych rytuałach i potężnych duchach. Mongołowie chcieli zyskać potęgę. Użyli więc rytuałów do skradnięcia ki trzem kami żywiołów. Amaterasu, bogini słońca, Tsukuyomi, bogu księżyca i Susanu, bogu burz. Rytuały pozbawiały kami ich ki, więc duchy ruszyły je ratować. Tu masz Death Stranding pełną gębą. Tak, chociaż znowu nieco inny świat, jeżeli chodzi o no tak, barwy. Już bliższy, już bardziej kolorowo, nie? Tak. Nie licząc tych wiszących obelisków w powietrzu, to tak. I tej krwi na ziemi. W podbitej wiosce Mongołowie otworzyli wrota do krainy duchów, żeby ukraść ki kami. Duchy za wszelką cenę chciały przerwać rytuał. Bo w końcu zdecydowałeś się na Beast Inside przejście. O tak. I powiedz mi, jak wrażenia ogółem? Bo wczoraj o tym rozmawialiśmy, a nie miałem okazji zapytać ogółem. Cieszę się, że w ogóle wróciłeś po takim czasie do tej gry, bo uważam, ale że trzeba. Byłem zachwycony akurat. Jeżeli o to chodzi, to faktycznie bardzo dobra produkcja. Co prawda technicznie to tam może parę rzeczy czasem kulało, nie? Ale fabularnie ale no, oglądało się naprawdę fajnie. I w ogóle jakby system enigmy rozszyfrowania, no coś pięknego. Mm-hmm. Powiedz mi, co ty na to, żeby tu nie doskoczymy? Ojejku. Jak to zrobić? Albo z łuku i jednego tutaj. Myślisz? Z tym znakiem czekaj, jeszcze się zastanawiam, o co im chodziło. W sumie, bo tak ten znak to my mamy jakoś zniszczyć czy coś, bo nie wsłuchałem się w lektora. Nie mam pojęcia. Możemy no spróbować z łuku w sumie. Do którego dobra, bierzesz? Pana z lewej. To ja tego przy znaku spróbuję ustrzelić. I ciup. Okej, jednego nie ma. O, akurat tego największego brałeś, tak? Wiesz co, pójdę na skrytobójstwo. O! I tyle ze skrytobójstwa. No, spadłem. Idę do ciebie. To w ogóle mają ładną sieczkę, jak tak weźmy się ich z dwóch stron. Czym to jest? Co, mogę to aha, coś jest na R2, ale to zaraz się zobaczy. Prawidłowe dostrojenie. To może trzeba razem podejść. Tu mamy jakiś niebieski sztandar. Uzyskać dostrojenie księżyca. A, widzisz. Czyli co, odpowiednia kolejność? Wydaje mi się, że mamy zebrać po prostu te elementy a, tutaj. Widzę. Tak, masz coś zielonego i teraz możesz do zielonego pewnie tak podejść. Ja wezmę od razu niebieskie na później, chyba że tu nie ma niebieskiego. Ciach. I co to zrobiło? No, totem zniszczony, czyli teraz niebieskie ty zbierzesz i rozumiem, że... Znaczy nie ma niebieskiego tutaj, to może w innej części mapy będzie właśnie niebieskie. Ale wziąłeś ze sobą, tak? Zastanawiam się, czy wziąć, bo tu mam brązowe jeszcze obok. To ja brąz wezmę. Dobra. Dziewczyny lubią brąz, nie? To... Tak? Tak. Tak nas zawsze uczyli tam. Tak jest? W polskiej muzyce. Nie byłem na tym wykładzie. O, ten moment, tak. Leż. Dobra. A to zaraz, to w takim razie tak nas prowadzi. W tamtym kierunku. Aha. A widzisz, tu mamy coś do zrobienia. Jeszcze patrzę do tej chatki. Pokona rytualistów. A ciekawe, czy od góry się do nich dostanę. Taki może ten... spirytualista? Tak to by można było ładnie określić? Dwa w jednym? Picie i duchy. O, pan mnie tu zauważył? Mam też jednego gościa takiego przypakowanego, ale może uda mi się go z ukrycia. Czyżby wszyscy? Jeszcze jeden tutaj jest. Był. Rytuał dobiegł końca, a drzwi między światami zamknęły się. Ale rozpoczęto też kolejne rytuały. Duchy ruszyły na dalsze poszukiwania. Teraz przynajmniej idziemy przez odpowiednią stronę. Odezwały się rozpaczliwie. Można się ich zabić. Energia ki nie ma została pojęcia wykorzystana do zapewnienia Mongołom boskiej ochrony. Kusi, ktoś tak musiał położyć kres rytuałom i wyzwolić kami
jeśli Tsushima miała być uratowana. No proszę, ciekawe. Ale w ogóle podoba mi się to, z jaką starannością podeszli do tego DLC. Bo zazwyczaj DLC, szczególnie te darmowe, to jest taki duchy znalazły arcade, jeszcze nie? Trzy to... rytuały. Tak jest. Jeden przy rzece, kolejny w obozie wojskowym, a ostatni... Dostroję. Ale Mongołowie wyssali z kami całą energię. Duchy musiały wykazać się wielką siłą, by ich pokonać. Myślisz, że udałoby nam się przerwać rytuał, kiedy oni jeszcze się tego trzymają? Chcesz spróbować? Mogłoby być zabawnie, też jak tu wyjdę. Dobra, próbuję. Uwaga! Nie, przerwali mi, kurczę. To ja to biorę też za ekipę. Jak życie? Niedobrze. Przepraszam. Ale najlepsze jest to, ale że... Ale manto spuścili. Pozostali mnie tutaj, nie widzą. O, już chyba będą widzieć. Nie, jeszcze jest okej. Okay. Odrodzenie za 30 sekund. Dobra, to spokojnie, ja się odrodzę w takim razie. A to no, możemy ewentualnie... A, już poszedłem na... Co? To miało być skrytobójstwo. Coś nie poszło. Tak miało pójść. O, nie mam kunai, a szkoda. O kurczę, okej. Okay. Ja sobie pozwolę ich... O, też użyłeś tego. Wykasować, tak jest. Dobra, ja zbieram na później. Dobrze. O, nie mam dostrojenia. Chodzisz... Ja zdaje się mam, także. Chodzisz z tym? No dobra. Mimo, że padłem, no mam, także. Wiesz co, coś tu jest u góry ciekawe, ale to może jak dostroisz, to się pojawi. Duchy przerwały rytuał, ale nie był to koniec walki. No to znaczenie dziwne. No nie daje spokoju, tym bardziej, że tam można wejść wyżej potem. A czy nie jest tak? A to tak? Jest takie samo jak ten brąz, czekaj, a wezmę tutaj dostrojenie, może to aktywuje ten kamień na górze. Albo jak jesteś dostrojony, to możesz wejść potem, tak, jak jesteś dostrojony. O, okej. A ty nie masz tego dostrojenia w tym kolorze? Nie. To nic. I co tam na górze? A ciekawe strzały, ale ciekawe, czy jak teraz stanę, to ty, czy możesz wejść tu? Mogę. O. A, to co oni zrobili no z tym dostrojeniem? No i właśnie to jest to, co mówiłem, że wiele nowych pomysłów dodali do tego DLC, gdzie spodziewałem się, że to będzie po prostu na zasadzie te misje, które mieliśmy jako poboczne, no to można teraz wykonać w koopie. To co było w normalnej grze, nie? I tam już nic więcej ambitnego to nie dojdzie do tego. Już ciekaw jestem, że zupełnie jakby poszli w inny art style, bo jednak jest mroczniejszy i bardziej taki fantastyczny, niżeli podstawka. To jest ciekawe też. No i myślę, że spokojnie mogliby brać pieniądze za ten dodatek i nikt nie byłby oburzony za powiedzmy jakieś 50 zł czy coś takiego. No, pewnie. Taką wycenę tej zabawy. Co znowu chcesz sprawdzać? Czekaj, czy nie mamy jakiegoś sposobu na to, by ich tutaj jednorazowo pacnąć, nic tu nie spadnie, prawda? Możemy właśnie ewentualnie z dachu to jednego, ja drugiego. Skrytobójstwo. Oj, cios krytyczny. Dobra, widzą mnie, więc wjeżdżam. Aha, dobra, a ja też mam cios krytyczny. Okej. Okay. Ale to mogę teraz. O kurczę, to najlepiej... O, a ja akurat na jakąś tą... aby jagę trafiłem czy coś. Nie wiem, jak to się... Dostała po oczach piochem. Leży. Fajne są te walki, kurczę. Najlepsze jest to, że tyle się czeka na te nowe asasyny, a tu nagle wychodzi gra, która spokojnie może z takim asasynem no, wygrać, nawet nie równać się, nie? Tylko dać dużo więcej satysfakcji. Taka mocniejsza ekipa z nich. Już będę pomóc? Nie, już jest okej, okay, ale dzięki. Bingo. Okej, okay. Dostrojenie zielone tutaj wejdzie. Po lewej masz niebieskie. Zaraz nie ma jeszcze niebieskiego znaczka. A tu jest niebieski, okej. Okay. No i bingo. Ciekawe, czy każda z misji będzie miała jakiś taki swój
element odróżniający od pozostałych, nie? Bo do tej pory jest tak, że... Ja też jestem ciekaw właśnie a propos odróżniających elementów, tak jak ci wspomniałem o minibossach, którym się marzą. Co, jak zamknął ten koncept? Bo na razie jest dosyć taka kompozycja otwarta, ale powtarza się, prawda, ten schemat, czyli coś no musimy tak. zrobić wybić otwarcie w jakimś miejscu. Tak, tak jest. Też na 9 rozdziałów wydaje mi się, że myślę, że te 3 jakby były takie otwierające właśnie, a potem było coraz ciężej, to? Okay, no już na pewno w tej chwili musimy pana taki... z góry ściągnąć tego. Którego bierzesz? A, bo ja tam mam po lewej jeszcze jednego. No to pozbywam się pana u góry. No to jak dobra. Ten mi się nie ruszy, też leży. I teraz tutaj mamy 2. Ja biorę tego z prawej, okej? Okay? To czekaj, to się ustawię. 3, 2, 1, koniec. Pięknie. Dobrze, i co my tu mamy? Prowokacje. Jest? Nie, niestety. Czas krytyczny. A to tutaj, czekaj, ta baba znowu jęczy, znaczy ten uczeń, to coś co? Tam. Kasujemy tę panią. Czy tego pana. O! Mam też cios krytyczny. Syk! Leży. Ładnie. Jeszcze? Szybko. Na dobicie. Szybko poszło. A czekaj, tam u góry jeszcze jeden stoi. Nie wiem, czy tak? Sięgnę go stąd. Tym bardziej, że... Próbuj. Co on tam? No tylko on się rusza dość mocno. Leży. Dobrze. Ojejku, tu zaraz przy wejściu są. Nie wiem, no, czy... jestem na wieży. Tego pana pozbyć się? Czekaj, którego? Czekaj. Dobra, jego nie ma. Skrytobójstwo też. Gdzieś. Ktoś jest tam w środku. W namiocie chyba jeszcze pan jest, tak? Czy nie? Nie, to chyba coś, nie, co okay. było przy namiocie, to leży na szczęście. Dobra, tu mamy strzały. O, w tym miejscu, jakbyś był zainteresowany. A, chętnie. Tym bardziej, że widzę tą małą ekipę. Ciekawe, czy w takim razie... Czekaj, to jest dostrojenie. Podejmę je. I wejdę tu na górę, pozwolisz? Mhm. Bo wydaje mi się, że stąd... Owszem, tu mam krytyczny. Krytyczny. O, ja też mam wszędzie krytyczne, więc to taka... Dokonaj skrytobójstwa, okej. Okay. To pozbywam się tego pana z prawej dalej. Dobra, a ja wbijam na krytyczny, jak będziesz dobra. Leciał. No to 3, 2, 1 i fruniemy. I mam chyba już tak. O, to też nie będę gorszy. No, już na dobicie. Przeżył to ktoś? Jeden pan. To jeszcze mam te. O, kwasy. Czy piasek chyba bardziej jest. Pędz. Widziałeś gdzieś niebieskie dostrojenie, czy...? No właśnie nie, brązowe a, mieliśmy, chyba widać niebieskie. Na tym podglądzie. Dobra, mam tak? już niebieskie. O, tak. rzeczywiście. Dobra. O, tu była ten, był ul pod nami. O, no. Można było wykorzystać tak, go. Tak, na przyszłość. Ejej. Ale byśmy się nie pobili, tak fajnie. To specjalnie go nie używaliśmy, ostatni żeby nie było. Ostatni rytuał został przerwany. A duchy wreszcie odetchnęły z ulgą. Ale Kami wyszeptały duchom, że czeka je coś jeszcze groźniejszego. Najmroczniejszy z rytuałów dokonywał się pod pieczą Io, potężnej Onibaby. Potężna Onibaba? Jestem podekscytowany na myśl o tym, że będziemy się z kimś bili. No masz minibossa nareszcie, który... tak? No. Tylko jedyne co szkoda, że wykorzystaliśmy te specjalne moce, które może by się przydały. O patrz, a to teraz zręcznościowe, czy wręcz musimy współpracować chyba? A czy nie trzeba? Niebieski to księżyc, czyli ja po księżycu mogę to spróbować. No. I bęc. No i świetnie. W drogę. Myślisz, że Kami są honorowe? To nieprawda. Modliłam się do nich w godzinie próby, ale nie wysłuchały moich próśb. Zginęła niewinna istota. Odbieram tylko to, co są mi winne. Nie radzę mi się sprzeciwiać. A, ty nie masz haka, no tak, bo ja mam jako klasę. Mam chyba hak też, masz, tylko a. dopiero wczytałem się w tekst okay. i tak dopiero jak już lądowałem, to zobaczyłem, że mam hak, ale chyba powinienem mieć też. Był strzeżony przez Mongołów. Duchy musiały pokonać ich wszystkich. Jaki duży kawałek sera przed nami.
Dobra, tu widzę, mamy 3 do rozbicia. Gdzie są myszy? Dobra. Na podświetleniu widzimy wszystkie 3. Mhm. Jakich się pozbywamy? Nie ma chyba żadnych szczególnych opcji. Może by tych podpalić. To co, wjeżdżamy jak do siebie? 3 headshoty najpierw jakoś z łuku spróbować. No headshoty, tego pana ściągam i tego. Dobra, tego tam dalej spróbuję. Dobra, no to o, bez... a jednak wiesz co, nie schodzą na raz niestety. No nie, mocarni są. No. Gdzie to tam będzie gdzieś tam? Tego nie ma. Taką głowę dostać i nie zginąć. Kurde. Jak u ciebie życie? A, widzę, że biegasz z kolegami, tak? Tak, biegam. Tańczący z mongołami. Podobało mi się. To lecę do ciebie też. Ojejku, pokonuj dostrojonych wrogów, używając ataków w zwarciu tym samym dostrojeniu. No. Dobra, to ja biorę zielone. To ja niebieskich będę. To dlatego ten łuk był taki... wolne. Oj, wiesz co jest? Problem. Bęben stukam. O, nie przywróciło ci HP? Nie, chyba muszę być w okolicy tego... Dobra, tego. To ja zielonego pana biorę na siebie. Jest? Zobacz, czy bez dostrojenia to i tak im trochę życia schodzi zawsze. Ale to... no, to wiele tłumaczy, to od razu giną tak, zamiast kominą. Jak masz brązowe, to idealnie by było. Nie, ale skrytobójstwo z tyłu powinno sprawę załatwić. Ale rytuał Io był prawie skończony. Dobra. Pani baba była o krok od zwycięstwa. No proszę, czyli jakiś patent dodatkowy jest. Mhm. Czyli jednak nie jesteśmy tacy znowuż najgorsi. Tak, już myślałem, że dostaliśmy naprawdę bossa. Po głowach to tak... Bingo. Rozwścieczona oni. O, coś idzie? O, kurczę. Wysłała oni. A nie mamy... O, trzeba się dostroić. Chyba, że... Jaki kolor bierzesz? A, czekaj, zobaczę, czy aby nie jest tak. Oj, nie, powiem ci, że specjalny atak wcale, w sensie atak specjalny za dużo nie daje. Mhm. Także kurczę, akurat dobra, ja mam niebieski, ten. Będę zobaczył. No niebieskiego chyba już mamy z nie, głowy. Nie, jest tutaj, a, ma sporo chyba. Jedyny, który nie dostał. Moment, to tak. Dobra, na 2 uderzenia, jak dostroisz się, to na 2 uderzenia padają. Dosłownie. No tylko trzeba jeszcze go, rozumiem, dziabnąć, nie? Że nie tylko... Ale mi się na to... A łuk w takim razie? O kurczę, pieczone. 2 mocne, czy...? Bo to wszyscy tarczownicy tylko przeszli, czy są jacyś inni też? A, to ten taki po prostu dziad mi się trafił. Ale dobrze, no. Oni... Nareszcie poległy, a rytuały jakoś zostały poszło. Przerwane. Onibabie nie udało się wygrać. Duchy zwyciężyły, a kami były wolne. Na wyspie znów zapanowała równowaga. Było bezpiecznie no do czasu. Gdzie ta Onibaba? Chyba na koniec. Miało być. O, patrz, nowa myślisz? Ranga. Będzie można zmienić postać, jeżeli naszłaby ochota. A ja dostałem kij bambusowy i to mnie szczególnie interesuje. Mhm. Po 20 minut to przez moje padanie. Na kolana. Gdzie tu jest? Gdzie to jest? A, to teraz ty zarządzasz, bo tak brakowało mi przycisku dalej, dalej, nie? Duchom przypisuje się wiele czynów. Opowiem ci o nich. O, proszę, jeszcze modyfikacje sprzętu. Odbierz nagrodę. Talizman walki w zwarciu, o proszę. Kuna jest słabiutki nadal, ale za to lecznicza tykwa lepsza. Fajną katanę dostałem. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, każda broń ma inne specjalne kombinacje, jeżeli chodzi o tam cios taki kombinacyjny, tak? czy kombinowany, jak do wyprowadzenia. Ja za to odblokowałem buźkę nową. Zgrabnie nam idzie.
No, oby tak dalej było, nie? Nadmiernych upadków. Trzeba było przetestować, jak to działa. Znaczy, jeszcze mogłem też upaść, jak ty upadłeś i co wtedy by było? Czy czekamy 30 sekund, aż któryś z nas wstanie, czy po prostu... Nie, wydaje mi się, że od razu by nas utrudziło. Od nowa. A, albo od nowa ten dany rozdział, nie? Uczniku, którego zdolności dorównywały mocy wielkiej Onibaby Io. Przepełniona strachem, uwięziła go w przeklętym miejscu, gdzie musiał mierzyć się z błędami przeszłości. Duchy postanowiły wyzwolić wojownika ze szponów Io. Fantastyczna lokacja, bo całe dachy w strzałach. Ale w ogóle wow. To wygląda jak przeniesiona z gry ta miejscówka tego mistrza. O, jak ten nasz sensei miał. Ishikawa, czy jak tam? Tak, Ishikawa. Tak. To tak by jego dojo tu przenieśli. Okay. Czysto mi się wydaje. No właśnie. Nie, nie jest czysto. Masz kogoś tam na radarze? Tak, tu pan przy ognisku. Tam widzę za bębenkiem też. O, on przodem to z dachu będzie. O. Prawie. Jest jakieś wejście na dach? Brak. Ci dwaj panowie tutaj. No ja próbuję jakoś skrótem, ale niestety... Skrótem ekstrygizmie. O. Wiesz co, ja myślę, że to mi się uda w ten sposób. Bingo. Co? Duchy ostrożnie podeszły do łuku. Coś jest w doczo. Pojawił się duch starożytnego samuraja. Witajcie, samurajowie. Jestem Uchitsune. Uwięziła mnie tu Io, potężna Onibaba. Dawno temu mój łuk pobłogosławił Kami. Tylko on może odebrać Io kontrolę nad tym miejscem. Zbliżają się sługusy Onibaby. Szybko, pokonajcie ich mym łukiem. Zakłuć dostrojenie za pomocą łuku zje. No właśnie, odpaliłem przed chwilą. A, i to tam. Czekaj, ale to... O. Strzelamy do nich? No chyba tak. Ten niebieski rozumiem dostrojony, czy jeden tak. Z drugim? Ten też chyba dostrojony, okej. Okay. Można ich dobijać. Złamaliście ich ochronę, dobić ich! Ojej. Znowu dostrojenie, rozstrojenie. Tak jest. Ojej. Ale się rozkopałem z tym mieczem. Piękna sprawa. O, czyżby się stroił na nowo? Tak jest. O! Bingo. I wsio? Ojej. No taki samouczek. Ale widzisz, coraz to dodają więcej mechanik. Przypuszczam, że finał to będzie wszystko, nie? To połączone. No. O, mówię, ale że lubisz strzały, nie? No, widzę właśnie. Nie brakuje. Lokacja idealna. I bęc. W Hiyoshi pełno było na jeździe. Którego z panów lubisz? Pragnących zdobyć a co jak wolisz? Użyjcie mego łuku, by pozbyć się mocy Io z okolicy. Dobrze. Pokony Mongołów w Hiyoshi. Tu jeden pan sobie spaceruje samotnie. No właśnie, jak na koopa, to dużo takich samotnych, nie? To... Ktoś mnie zauważa z tyłu, o nie. Gdzie to jest ten tył? Na górze, o a dobra, widzę teraz. Dostrojone. Jeszcze dostrojone, no. Bingo. Dobra. Coś widzisz? Z przodu, ale już go nie... A, ale nie widzę. A, już widzę. Jaki sztywny się zrobił. Teraz jeszcze bardziej. No tak te kopniaki mam fajne w tej chwili. Duchy uwolniły wioskę, ale w karczmie pojawiło się więcej przeklętych Mongołów.
Wyzwól gospodę. Widzę, że jest dostrojenie. Pytanie, czy... A nie, to cios krytyczny na panu, okej. To próbuję. To wiesz co, ja lecę za to, bo nie czekaj, czy będą dwa ciosy? Będą dwa ciosy krytyczne. Czy on umrze? Tak. Świetna opcja, nie? Okej. To czekaj, to skrytobójstwo, czy też będziesz miał krytyczny na tym? Poczekam na ciebie tu. O, no, z tyłu, no z tyłu jestem. Coś. Oj, coś, no. A nie jest... O, a miałem też dokonaj. No nic. Oj, oj. O, akurat na tego dużego to nam przyszło. No ja teraz jak taki, krwawy sport mam tu z tymi kopniakami. Skąd ci przyszło krwawy sport? A to będąc przy tych filmach dzieciństwa, nie? To... A, widzisz. A, katowało się krwawy sport na VHS-ie. Jean-Claude Van Damme. Tak. Oni baba, traci siły. Uwolnijcie resztę miasta! Wyzwól wioskę od Mongołów. Chyba nam poszło, tylko teraz... W takim razie dokąd jeszcze? Tu widzę strzały, wezmę zapas. Na zewnątrz jak coś są. Widzę bębenek. Nieblaszany. O. Dobra. A, wiatr gdzie prowadzi? Wiesz co, ale byłeś dobrze chyba. Koło miejsca, do którego prowadził wiatr. O, a, widzisz, tam dalej są. Mhm. Okej. Okay. O, ale wyleciałem. Dobra. Jak oni nie zauważyli tego? No właśnie, tego też. Czysto? Czysto. Ło, dzika. Pieką poprawy. Strzał jedności, kiedy dwa duchy szybko strzelą z łuku zjaw. O, to co? Rozumiem, że tego pana kasujemy. Ale to tym łukiem zjaw? Tak jest. Okej, to... No proszę. Ja teraz tak jasne, bo permanentnie rozstrojony. Dobra. A co, korzystasz z tych twoich mocy? Tak jest. Przeżył, czy? Atak wystarczył. Wyślijcie resztę do tysiąca piekieł! O, kolejne ognisko. Co mogę? O, strzelić do tego? Który? Tego, w sensie, do tej beczki, którą niosę. A! Do tej beczki. Niech tylko podejdą. Uwaga, i... pędz. Nie? O, myślę, że wybuchnie. Co tam, były nagrody w środku, tak? Tak, chyba tak. Jak tam... dostrojenie, zestrojenie? Bukiem nikt nie wygra. Dobra, tu gościa nie ma. O! Łucznik. O kurcz. Co? Uczniowie Io... O, zniknąłem. No właśnie, sądziłem, że mogę już teraz. Zapadła cisza. Chodźcie. To twoja specjalna moc? Jedna z oblokowanych. Przejść przez bramę Tori. A tutaj, okej. No mniej skakania niż ostatnio. Automatycznie przenosi. A nie masz także odlicza tam, że o, za odlicza, 4... tak jest. Tak. 4 sekundy. To tak samo. Czysto. To serce Hiyoshi, opanowane przez magię Io. Przełamcie klątwę! Uwolnijcie mnie i to miejsce! Szybkie dwa strzały, czyli musimy się wycelować. 3, 2, 1, będzie.
Pojawili się słudzy Onibaby, chcąc uniemożliwić Uchitsunemu uwolnienie się. Ha. Gdzie są wrogowie słudzy? Nadchodzą. Broń serca. I rozumiem, że nie możemy wychodzić poza ten krąg, tak? Myślisz? Albo będzie trzeba wracać co jakiś czas. No, wrogowie. A kurczę, to też jest miejscówka z gry. W sensie, że walczyliśmy tutaj w jednej z misji, nie? To tak jakby te zadania... Co to był za krzyk? Nie poddawać się! Kiyoshi będzie wolne! Tak polowaliśmy na tę uczennicę tego senseja. A, oczywiście. Wiem, że te pszczoły, ta trawa... Chyba tu się uczyliśmy tych podpalonych strzał po raz pierwszy, nie? Na tej mapie. Dobrą pamięć masz. No to tak... Niektóre rzeczy pozostają w głowie na lata. Okej. Okay. Weź życie może. Tak to tam. Właśnie to zrobiłem. Oj. To ja może też wezmę życie. Widzę, że ten szef nam też pomaga. Io walczyła z niewyobrażalną furią. I wygasza mnie. Gdyby HP mi się szybciej nie regenerowało. No. Fiolka w sensie. Widzisz? Chciałem no, brać healera, a to niestety. O! Przyszło dwóch! Ładnie, no, a ja tak patrzę już wszyscy. Oj, tak jak większe. Jak cię tu męczy? No właśnie chciałem mówić, że zamiast iść walczyć ze mną, to nie, to trupa pokopię. To. Chyba się nie dogadaliście. Dziękuję ślicznie. Korle Tsuchi. Tsuchi gracza? Tsuchima? I... O, leci ekipa, o. Dobra. Więc. Tylko pytanie, czy tylko z tamtej strony, czy... O, wiesz co, za nami też przyszli jakby co. Dobra. O. Się ładnie świeca, jakby miał być trupem. O, oni jeszcze byli... niezakłóceni. No nie, znowu! Czemu? No to niekiedy. Postaram się ciebie pomścić, nie, chociaż... To jest odcinek pełen moich upadków. Duchy uratowały Hiyoshi i Uchitsunego od okropnej klątwy. Żeby nie zabrakło cię tu na koniec. Moja dusza jest wolna, ale nie mogę się jeszcze odrodzić. Muszę znaleźć nowy sposób na powstrzymanie Onibaby. Uchitsune dzięki duchom znalazł odkupienie. Wiesz, ja to taki przyczajony tygrys, ukryty smok. Cel. Jestem zawsze tam, gdzie mnie być nie powinno, czyli na przykład na ziemi. To był swoją drogą bardzo dziwny, ale ładny film. Dziękuję ci. Nie zaskoczony bierzesz ich. Tytuł kojarzę, ale filmu... Nie, znaczy może widziałem, bardzo ale nie kojarzę, nie łączę... osobliwe kino, ale niesamowicie czarujące. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze opowieści, ale już jutro widzimy się w kolejnej części, a więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, a także Kaftan. Trzymajcie się. Hej, hej.